Hej, cześć, witajcie. Z tej strony z Masło. Co to za dziwne miejsce? Gdzie ja jestem? O tym dzisiaj sobie porozmawiamy, ale najpierw dajcie mi stare intro. No, dawno już tego nie słyszeliście, co? Okej. Sorry w ogóle za audio. Może być troszeczkę echo. Ale dzisiaj, zgodnie z naszą coroczną tradycją, zrobimy sobie update pokoju gracza. Jak widzicie, jestem w kompletnie innym miejscu i też mam dobrą wymówkę, dlaczego pokój gracza ukazał się dopiero teraz, w grudniu, a nie w sierpniu, jak to zwykle robimy sobie co roku. Więc po pierwsze, kwestia jest tego, że przeniosłem się do nowego lokum. Jak widać, jest inne otoczenie. Nie takie jak zwykle. I robię ten materiał dopiero teraz, bo w sierpniu moje stanowisko wyglądało tak. Mniej więcej w tym miejscu, w którym siedzę, miałem po prostu jakiś zdechły, stary, drewniany stolik, na którym był laptop, myszka i kontroler i to wszystko, jak widzicie, wkoło wszystko porozwalane. Tak naprawdę to do tej pory jeszcze remont nie jest skończony i tutaj też wszystko nie jest dokładnie poustawiane tak, jakbym chciał, ale stwierdziłem, że no kurde, co roku robimy tą serię, no to szkoda by było w ogóle rok opuścić przez to, że no niektóre rzeczy jeszcze nie są skończone. No tak sobie pomyślałem, że no kurde, w sumie no takie jest życie, nie? No czasami się robi remont nie robi się od razu, więc stwierdziłem, że pokażę wam to, a po prostu za rok zobaczycie progres, jak to wszystko już będzie skończone. No właśnie, i swoją drogą, jak będę wam pokazywał te stanowiska i mielibyście jakiś fajny pomysł, jak to można jeszcze zaaranżować czy coś, śmiało możecie mi dać znać w komentarzach. Generalnie link do całego mojego setupu będziecie mieli w opisie. Postaram tam się wrzucić wszystkie rzeczy, które jakby mam, więc postaram się zrobić taki jeden zbiorczy link, w którym będzie wszystko. Nie wiem, czy wszystko uda mi się wrzucić, ale będę się starał. Więc dobra, zacznijmy sobie najpierw od takiego ogólnego rzutu na pokój. Jak widzicie, jest to pokój, można powiedzieć, taki trochę biurowo-gamingowy, gdzie po prostu mam trzy biurka de facto złączone ze sobą, one są połączone, plus do tego, że tak powiem, DIY-owo zrobiłem taki pasek LED-owy tam. On zwykle, ten pasek LED-owy, jak zresztą widzieliście na przebitce, on świeci na biało. Że jest tryb RGB, czy chciałem, czy nie, po prostu stwierdziłem, że a może się przyda, w praktyce to RGB użyłem teraz od chyba miesiąca, żeby ładnie wyglądało to trochę na kadrze. Ale de facto praktycznie zawsze jest białe i fajnie to działa, bo się odbija od ściany, no i nie muszę tutaj mieć żadnej dodatkowej lampki na biurku. Generalnie, jak sami widzieliście, te biurka są dość długie i zamysł jest taki, żeby tutaj de facto mogły być takie trzy stanowiska, powiedzmy. No i tutaj to ostatnie jest moje. Na ścianie tutaj u góry mam przywieszone takie metalowe arty. Jest to display. To są takie jakby nadruki na metalu. I nie byłem do końca przekonany, bo generalnie to jest dość droga impreza, ale pomyślałem, że brakuje tutaj jakiegoś takiego wypełnienia w tym pokoju, a że większość z nich można sobie po prostu załatwić z gier, no to pomyślałem, że fajnie to wygląda i rzeczywiście są naprawdę spoko jakości. Mam tutaj trzy takie arty. Pierwszy to jest Vault Boy z Fallouta, z takiej jakiejś edycji z New Coca-Colą. Generalnie Fallout jest bardzo bliski mojemu sercu i bardzo tą serię lubię, więc pomyślałem, że no, będzie fajnie mieć taki art. Ten art drugi ze smokiem wybierała moja dziewczyna. Ona znowu lubi Dragon Age'a i to jest właśnie taki watercolorowy art z Dragon Age'a. No i ostatni art, który jest nad moim stanowiskiem, jest to okładka z gry Need for Speed Most Wanted z 2005 roku. Moim zdaniem jedna z lepszych odsłon tego cyklu i z racji tego, że ta gra miała bardzo duży wpływ na moje życie, uważam, to po prostu chciałem mieć to tutaj nad swoim stanowiskiem, także no jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda. To, co widzicie tutaj, ja zgasiłem światło, bo tak to jest, no to tak żółtawo, no mniejsza z tym. W każdym razie, to tutaj pierwsze stanowisko, które jest, ono jest póki co puste. Nie zdecydowałem w sumie jeszcze, co tutaj dokładnie będzie. Tak naprawdę w momencie, gdy nie nagrywam, to wala się tutaj cała masza różnych bambetli, ale posprzątałem dla was, nie? W każdym razie, tutaj może zrobię sobie jakieś takie retro stanowisko, bo ostatnio w sumie z dziewczyną mamy zajawkę, żebyśmy sobie pograli w jakieś stare gierki, a mam tego kompa z Voodoo, to może kiedyś tutaj zrobię. Swoją drogą, nie wiem, czy takie rzeczy byłyby dla was interesujące, ale wiem, że niektórzy robią jakby filmy z budowy stanowisk, więc jakbym budował takie retro stanowisko, w ogóle chcielibyście zobaczyć coś takiego? Interesowałyby was takie rzeczy? No, w każdym razie, no tu może postawić się jakiegoś starego peceta, jakiś monitor, pewnie nie z dupą, tylko płaski, bo
no wiecie, dużo miejsca to zajmuje, taka kobyła. W każdym razie jest tutaj takie też tymczasowe, powiedzmy, stanowisko, jak wpada do mnie brat albo kuzyn i chcemy sobie pograć w LOLa czy coś, no to fajnie jest mieć po prostu jedno takie dodatkowe, że ktoś sobie przyjeżdża, siada i można pykać. Dobra, drugie to takie stanowisko, jest to bardziej takie stanowisko laptopowe, jak sami widzicie. To jest mój laptop, o którym nagrywałem materiał. Generalnie tutaj w rogu będziecie mieli teraz kartę, możecie sobie kliknąć, jak chcecie zobaczyć dedykowany materiał. W każdym razie to jest tutaj moje stanowisko z laptopem, ale też czasami sobie tutaj siada moja dziewczyna i albo gra na tym laptopie, albo czasami podłącza swojego lapka, więc macie go pokazanego tutaj na przebitce. Ten monitor dodatkowy, który tutaj stoi, to jest monitor na VGA, więc on do tego laptopa niestety nie da się go podłączyć bez żadnej przejściówki. No w każdym razie jak coś, to można sobie skorzystać z tego drugiego monitora na tym starszym lapku. Te słuchawki, które tutaj są, są to słuchawki Logitech G733 w edycji KDA. Robiłem na rozpaczkowaniu w ogóle unboxing całego takiego boxa z KDA. No dziewczyna była bardzo zadowolona, że ma słuchawki z KDA, tym bardziej, że gra w ligę. Także takie słuchaweczki bezprzewodowe, fajna sprawa. No laptop to jest mój GS66 Stealth. Tutaj jakiś po prostu losowy monitor z LG. Myszka dodatkowa, która tutaj jest. Ten gryzuń to jest G Pro Wireless. Czasami tutaj ja go używam albo dziewczyna. No i finalnie dochodzimy tutaj do mojego stanowiska, które jest trzecie, ostatnie w tym pokoju tutaj. Zasadniczo to w sumie niewiele zmieniło się od zeszłego roku, de facto zmieniłem obudowę. Jeśli chodzi o monitor, to jest to monitor AOC 27 cali 1440p na matrycy VA. Dokładny model będziecie tutaj mieli na nim napisany, bo wiemy, jakie to nazwy monitorów są trudne. Generalnie spoko monitor, mam go już ponad rok, ale prawdę mówiąc, po roku czasu dalej nie przyzwyczaiłem się do matrycy VA i dalej przeszkadza mi to smużenie, więc jeżeli kiedyś będę zmieniał monitor, na pewno wezmę sobie IPS-a albo jakiegoś tam, nie wiem, nano IPS-a, bo to smużenie matryc VA jednak dość mocno mnie denerwuje dalej po takim czasie. Głośniczki, które tutaj są, są to jakieś tam głośniczki Logitecha. Szczerze mówiąc, to dziewczyna je tutaj przywiozła, bo ona sobie z nich korzystała. To są po prostu najbardziej basicowe głośniczki, które po prostu mają wydawać dźwięk, bo nie zawsze lubię sobie siedzieć w słuchawkach. Czasami lubię sobie tutaj pójść na kompie YouTube'a. No to fajnie jest po prostu mieć jakąś dodatkową opcję, ale docelowo no fajnie by to było mieć jakieś, nie wiem, czy monitorki lepsze, takie kolumienki małe z wzmacniaczem, to by było coś fajniejszego, no na pewno niż takie rozwiązanie, ale na ten moment jest bardzo ok. Jeśli chodzi o klawiaturę, jest ona dokładnie taka sama jak rok temu, Logitech 915 TKL, bezprzewodowa z Lightspeedem, bardzo fajny patent do zmiany głośności, do wyciszania czy do sterowania multimediami. Generalnie jest bardzo fajna ta klawiatura, długo trzyma na baterii, pomimo tego, że ma podświetlenie RGB, jak pewnie tutaj też widzicie. To jest myszka G Pro Super Light, jak sami tutaj widzicie na boku. Jest to de facto G Pro, nie ma tutaj z tej strony opcji na przyciski i jest o wiele lżejsza niż oryginalna wersja. I myślałem w pewnym momencie, jak Logitech podesłał mi tą myszkę, że no ta kurde parę gramów lżejsza, no nie ma szans, że to odczuję. Odczułem. Faktycznie wolę korzystać z tej super lightowej myszki, ale też ciekawa rzecz, która mnie mega zaskoczyła, przez to, że nie ma tutaj na przykład żadnego RGB, nie ma podświetlenia, to ta myszka trzyma dłużej na baterii. Ona trzyma na baterii, mam wrażenie, z 3 tygodnie. Czasami nawet w okolicach miesiąca. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko ją muszę ładować i to też mi się bardzo podoba w niej. No i tak zwany gwóźdź programu, czyli PC, z którego obecnie korzystam. Głównie na nim gram, bo w domu staram się nie pracować. Jak coś montować filmy, to w studio. Tak więc jeśli chodzi o ten komputerek, jest to komputerek w formacie ITX, czyli takiej no, malutkiej obudowy, jak zresztą sami widzicie. Jest to obudowa Cooler Master NR200P Max. Tak, dość skomplikowana nazwa. Na temat NR200P, białego takiego wariantu, nagrywałem na tym kanale materiał. Tą obudowę wziąłem na kanał Rozpaczkowanie, ten drugi, i robię właśnie jej testy, a w sumie to już nawet skończyłem. Generalnie ta wersja NR200P jest spoko, bo ma zintegrowane chłodzenie all-in-one tutaj na górze, 280 mm.
No i można sobie w tak fajnie wertykalnie zamontować kartę i nawet pomimo szklanego panelu, przez to, że tutaj mam jeszcze wentylatory na dole, to jest bardzo fajna kultura pracy karty i komputerek jest mega cichutki, mimo że mam go no, jakby bardzo blisko, no, to jest podkładka na myszkę, nie? Więc jakby jest mega cichutki. Jeśli chodzi o specyfikację, to mam tutaj i7-9700K, 8 rdzeni, 8 wątków. Ach, tak, do gier jest spoko, ale te 8 wątków czasami mnie boli. I troszeczkę żałuję, że ten procesor nie miał hyperthreadingu. Jeżeli chodzi o kartę graficzną RTX 3070, tu się w sumie też niespecjalnie nic zmieniło od roku. Do tego mam jeszcze 32 GB RAMu DDR4 od Corsera, 3446 MHz. Generalnie PC działa spoko, tylko też z takich jednych minusów, co mam, się muszę przyznać, mam tylko SSD-ka 512 GB. Niedługo to cacuszko, mimo że jest całkiem spoko, będę zmieniał na coś innego, na coś, co mnie stresuje, jak... Dawacie tajemnicy? Bo stwierdziłem, że mam psychę i będę robił custom loopa. Tak, już widzę siebie wyginającego te rurki wszystkie. Pewnie będę płakał, ale myślę, że to już jest czas, że trzeba spróbować w końcu custom loopa jakiegoś zbudować. Ale teraz przyszedł czas na prawdziwy gwóźdź programu. Coś, czego nikt z Was się nie spodziewał, a ostatnio jak pokazałem to na streamie, to już obrosło w memy. Proszę Państwa, oto najlepsze gamingowe krzesło, jakie miałem. Proszę Państwa, polska produkcja, rocznik 1979, za Polski Ludowej zbudowane, pancerne. To jest krzesło dla prawdziwych graczy, czaicie? To tak pół żartem, pół serio, ale ostatnio jak zrobiłem livestream z Forcy i pokazałem to krzesło, to już po prostu na Discordzie zaczęły latać memy, jakie mam wypasione krzesło. Muszę sobie po prostu przywieźć te krzesła, które miałem w domu. Starsi widzowie, tacy bardzo starsi widzowie będą pamiętali, że miałem kiedyś takie fajne krzesło z Audi A6, customowe. Zastanawiałem się, czy go sobie tutaj nie przywieźć, tylko to jest logistycznie ciężkie, bo to krzesło po prostu nie jest rozbieralne, a do mojej kupetki po prostu no, nie ma szans, że ten fotel wejdzie. Poza tym ten fotel z Audi musiałbym z powrotem dać do kuzyna, żeby go trochę przerobił, bo on po prostu był strasznie wysoki. I to było trochę niewygodne do siedzenia, no i tutaj na pewno byłoby za wysokie, żebym mógł sobie komfortowo siedzieć przy tym biurku. No ale też miałem fotel Diablo Chairs i ten w sumie prościej by mi było przewieźć i w sumie będę musiał to chyba zrobić, bo tak między nami już od tego krzesła faktycznie jak czasami siedzę sobie tutaj trochę, to plecy mi już zaczynają boleć, no bo umówmy się, to jest no, takie typowe krzesło, które się ma, nie wiem, przy stole w salonie, tak, żeby sobie usiąść, zjeść obiad, posiedzieć godzinkę z rodzinką przy kawce, a nie parę godzin przed kompem. Nie pokazałem Wam w ogóle drugiej strony pokoju, bo mam tam po prostu takie szafy tekstylne, tam będzie taka duża przeszuwana szafa. Będzie duża taka przesuwana szafa, ale musi zostać jeszcze zbudowana. Salonu też Wam jeszcze nie pokazuję specjalnie, bo mimo że mam tam już telewizor i mam podpiętego Xboxa i Playkę, to no jest tam dużo jeszcze kartonów, bo po prostu sprzęty HDMI tam stoją, więc to nie jest takie kompletne w tym roku, zdaję sobie z tego sprawę. No ale kurde, no takie jest życie. Czasami jest remont, nie? Więc jak będzie skończone za rok, to chętnie pokażę i zrobię Wam update. A Wy pamiętajcie, żeby subskrybować i nie przegapić budowy dużej bestii. Także ten. Przypominam, że linki do wszystkiego postaram się dać w opisie, więc jak ktoś z Was jest czymś zainteresowany, to możecie sobie kliknąć. A ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych materiałach. Także na razie. Bajos.